wszystkich w 12 części Let's Play Wiedźmin. Przypomnę, że ostatnio odprawiliśmy ten rytuał. Znaczy w sumie może nie rytuał, ale zrobiliśmy eliksir, który Abigail przygotowała. Znaczy my zebraliśmy składniki, Abigail go przygotowała. I ten mały chłopak, jak on się nazywał? Fuck. No zapomniałem, no ten mały chłopak go wypił i przewidział, iż ta klątwa na tej wiosce wzięła się stąd, że popełniono tu jakąś straszliwą zbrodnię. I teraz musimy pogadać z Wielebnym. Ale jesteśmy tutaj w chacie Oda, obok chaty Oda, bo z nim można pograć w pokera. Tak. Kościany poker, właśnie. Wcześniej z nim nie mogliśmy pograć, bo on się wypierał wszystkiego, ale porozmawialiśmy z Zoltanem i on nam powiedział, kto jeszcze w okolicy gra. Jest to Odo, Haren i Mikul. A ja zamierzam sobie z nimi wszystkimi pograć. Coś tak mi się jest. Zdaje, Odo, żeś pana Garwanta chciał wykiwać. Tak? Niby kiedy? O, już nie udawaj. Z tym plewieniem hipokrytą. Zoltan już mi powiedział, że mogę z tobą w kości pograć. Tak jest. No mówże! Gramy w kości, stary. Bierzemy za najwyższą stawkę. Boję się, że mnie przejebał, ale cóż. Dobra, mam dwie piątki. Kurwa, on ma dwie szóstki. Fuck. Niedobrze. Niedobrze, ryzykuję sporo. Jest! Dobrze, zajebiście. No to stary, nie wiem, co byś musiał zrobić, żeby to przebić. No, przykro mi. Zajebiście, wygraliśmy. Pierwsza runda dla nas. Trzy dwójki. O Jezu, on ma dwie jedynki i dwie dwójki. To niedobrze. Wygrałem to? Okej. Dobra, to mi się podoba. Okej, z Odem wygrałem. Dobra, teraz też się udać do Mikula. Pójdziemy tutaj. Może on jeszcze tam jest, a jak nie, no to polecimy wybrzeżem i zahaczymy o Harena. A już wiem, Alvin. Ten dzieciak nazywał się Alvin. Tak jest, już mi się przypomniało. Alvin to wypił. No niestety, ta wioska nie jest taka doskonała, jakby się mogło wydawać. Tutaj ludzie udają idealnych i świętych, a się okazało, że doszło do jakiejś okropnej zbrodni i dlatego bestia się pojawiła. I niedługo będziemy tutaj kończyć tą wioskę, nawet szybko poleciało. Myślę, że jeszcze góra dwa odcinki, tak mi się wydaje. Zobaczymy, jeszcze tego pokera chciałbym skończyć. To jest nawet niezła zabawa, znaczy jestem zdziwiony, że tak dobrze mi idzie. Bo to potrafi być denerwujące, a ja jeszcze ani razu nie przegrałem, więc jest na razie bardzo dobrze. Jak zauważyliście, miałem już 1000 orenów. Kurde, nawet nie wiedziałem, że aż tyle orenów mam. O, bogaty jestem. Ale i tak pewnie, czy później trzeba będzie kupić jakieś książki i tak dalej. Dobra, widzę, że tam chyba mi kula nie ma. Podejdziemy sobie jeszcze troszeczkę bliżej. Nie, dla pewności podejdę, bo nie chciałbym być potem jakiś niespodzianek. On miał być przy bramie obok młyna. To jest chyba tam gdzieś niedaleko. Więc akurat tutaj zahaczymy sobie o Harena, z nim sobie zagramy. Potem do Mikula i polecimy do Wielebnego. A może dzisiaj to zakończymy? Nie wiem w sumie. A nam zostało pogadanie z Wielebnym i chyba to wszystko z tych questów tutaj, co mogliśmy zrobić, nie? Jeszcze nie, chociaż z tą salamandrą, nie wiem jak to. Ziemiejka, ciebie mam mało, to sobie pozbieram. Jeszcze nie wiem jak z tą salamandrą. Jeszcze będziemy mieli okazję ich tutaj spotkać, czy nie bardzo? Żebrak, z drogi żebrak. Tak jest, otwieraj. Dobra, stary, będziesz się wypierał, czy od razu gramy, co?
oczywiście sobie zapiszę standardowo. Jakbym przepieprzył dużo, to sobie wczytam. Wiedźminie? Mhm. Tak jest. Przysyła mnie wspólny znajomy, Zoltan. Ciebie też w to wciągnął, szczwany kurdupel. Ależ wdepnął to gorsze od... Oj, tam nie przesadzaj, można majątek na tym zrobić. Ja grywam tylko wtedy, kiedy chcę. No. Na początku... Oj tam. Tak jest, gramy. 1008, muszę zapamiętać. 1008, Arenos. 20. Rzucaj. A, jedna para, okej. O, shit. O, niedobrze, oj, bardzo niedobrze. On ma jedną trójkę. A ja też mam trójkę, o kurde. Dobra, to ja stary się przebija. Zaryzykujmy. Może wypadnie trójka. Gówno. Ale lipa. Tylko żeby mu trójka nie wypadła. No nie! O, shit. To niedobrze. Pierwszą rundę wygrał. No to skituj, nie mam żadnej tej. A nie, mam jedną. On też ma, on ma na czwórkach. O kurwa. Będzie ciężko. Będzie ciężko, naprawdę. Dwójka. No, mam dwie pary. Zobaczymy, co on wyrzuci. On też ma dwie pary, no i... Kurwa, wygrał. No, właśnie tego się obawiałem. Okej, wczytamy sobie. No właśnie, przechwaliłem. Mówiłem, że nigdy jeszcze nie przegrałem, no to pierwsza przegrana za sobą. Kurde. Haren. Znalazłem nie, takie... Nie, nie, to mnie nie interesuje. Przysyłam. Spoko. Gramy. Jak najbardziej. Rzucaj, Wiedźmin, tylko dobrze. Dobra, dwie szóstki. On też ma dwie szóstki. Kurwa, on też ma dwie szóstki. Niech z dwóch szlak. No. Może będzie jedna szóstka. Come on. Jest. Zajebiście. Dobra, mam jedną trójkę. Tak jest. On miał dwie pary, ale my mieliśmy jedną trójkę, więc spoko. Dobra. Okej. Dwie pary mam. On też ma dwie pary. Aha, ja mam dwie pary na czwórkach i jedynkach, on ma na szóstkach i jedynkach. Okej. Dobra. Teraz tą kostką nie, bo to jest za duże ryzyko. Musimy jeszcze rzucić jedynkami. Licząc, że wypadnie czwórka. No to kurwa zajebiście. To przesrałem teraz. No... No, teraz będzie decydująca runda. No, Geralt, proszę cię, come on. No, dwie pary mam, zobaczymy, co on wyrzuci. On nie wyrzucił nic. No, to bardzo dobrze. Wyrzucę jedną kostką i w nadziei, że będzie dwójka albo jedynka. No nie. No co za fajfus, no sorki, jeszcze raz, nie no, jeszcze raz. Dobra, widzę, że ten odcinek będzie poświęcony pokerowi, ale... Co, on coś mówił, że coś uzależnia? Tam. Dobra, teraz musi się udać do trzech razy sztuka. Jedź. Tak. Spokojnie. Lecimy, stary. Dobra, Geralt, rzucaj, proszę cię. Kurwa, jedna para.
No to zajebiście. O, stary, to jak on rzucił fulla, to ja tutaj raczej nic już nie zrobię. Pewnie, że chce, a co tam, że ja sobie wczytam. Stary, no wiesz, że tą rundę wygrał skubaniec. Tutaj mam małe szanse, ale... No proszę. O proszę, wygrałem tą rundę, no nieźle. Geralt. O, zajebiście. Trójka na szóstkach, świetnie. Kurde, on ma fulla. To nie jest dobrze. Dobra, może szóstka się trafi, może szóstka. Kurwa! Nie. Fuck. Następna runda, okej. Geralt, proszę cię. Jedna para, no to super. On też ma jedną parę na trójkach. Samo jak ja. O, dobra, mamy jedną trójkę. No zajebiście, nareszcie wygrałem. Miałem 1008, a teraz no. I o to chodziło? Dobra, dzięki. O, on już był cięższym przeciwnikiem, naprawdę, z nim nie było łatwo. Ale jakoś to poszło. Okej. No, come on, come on. Bo jeszcze czas mi kula odwiedzić. Nie no, dzisiaj tego na pewno nie skończymy. Oj, Mikul, Mikul. Ciekawe, gdzie on jest. Tam przy branie młyńskiej. On coś mówi, że tam. A ta, on tam stoi. Kurde, dobra, no to lecimy do niego. Lecimy do niego. Jego też trzeba ograć. Tutaj staruszka z tym mięsem. Cholera jasna. Kiedy sam wielebny tak mówi? Wręcz dokarł, będzie się swoje podróż za uczciwy brod. Wróćmy na podgrodzie. Dobra, nie, to nie, nie będę cię szukał. I tak mi nic nie dać ciekawego. Stoi tam przy bramie, no okej. Spać mi się chce. Zaraz sobie z nim pogadamy i zagramy. Mam nadzieję, że z nim pójdzie dużo, dużo szybciej. No, ale to się jeszcze wszystko okaże. Dobra, sejwik przede wszystkim. Okej. Tak jest. Znalazł. Nie wiem, co ludzie ci nagadali, ale ja... Spokojnie, Mikul. Wielebny ci powie, że grę spali... Okej. Mówisz, że kości spaliłeś. A mnie się widzi, że to dym w oczy. Tak niby jest. Skąd? Zoltan mi powiedział. Stracha, żeś mi napędził. Przyjdź tu, kiedy zagra. No to dobra, to gramy, stary. Nie ma problemu, co to za jakieś niskie stawki. Okej, okay. O, mam jedną, dobra, jedna trójka nasza. On ma dwie pary, ale my mamy jedną trójkę, więc jest nieźle. O, proszę, następna runda. Tak jest. Też mamy jedną trójeczkę, zajebiście. On ma tylko jedną parę. Więc jest bardzo dobrze. Okej, okay, może wpadnie jedynka. Kurde. Gówno. Ajajajajaj. Kurde, mu piątka wypadła, okej. Okay. Dobra. Następna runda, ostatnia, decydująca. Mam dwie pary, okej. Okay.
dwie pary. On ma dwie pary na dwójce i piątce, a ja mam na... Dobra. To w parach ja mam lepiej. Dobra, zaryzykuję i rzucę jedną kostką. Może czwórka albo piątka? Zajebiście. Wygrałem, mam fulla. No, przykro mi, stary, nie twój dzień. Nie twój dzień. Okej. Bardziej wymagających przeciwników. Mhm. Tak jest, dobra. To tutaj sobie zakończyliśmy tego pokerka. Czas pogadać z Wielebnym. A tak przy okazji, jakie tutaj jeszcze zadania mam? Gra w kości? Aha. To jest ciekawe. A to chodźmy tam. My byliśmy w tej jaskini, ale tam nic nie znaleźliśmy. No to chodź, przejdziemy się. Tak, trzeba powoli sprawy tutaj wszystkie kończyć. Bo jak mówią, zbliżamy się do końca w tej wiosce. No dobra. Cokolwiek mieszka w tej jaskini, nie jest przyjaźnie nastawione. Powinienem się przygotować. Tak, Geralt, damy radę jak zwykle. Zasejwujemy i to będzie nasze przygotowanie. A czy nas tutaj wcześniej nie było? Już cholera wie. Ajajajajajajajaj. Dawaj, dawaj, Geralt. Okej. Dobra. O, shit, kolejne gówno. Dobra. No krój tego, kurwa. Kwiatuszka. No, no kurwa, Geralt. Nie chcę cię martwić, ale jesteś coraz bardziej ranny, stary. Dobra. Kurde, Geralt. Dawaj, dawaj. Jeszcze, jeszcze. Okej. Cholera wie, czy mam... Kurde, może jednak się napiję tego. Okej, gdzie jest ten nasz eliksir? Ej, a tutaj jest, dobra. Tak jest, walnij to, stary. Nie wiadomo, co jeszcze tutaj w sumie możemy spotkać. Okej, weź pozbieraj te szczątki, tak? To się może przydać zawsze. O, shit. Shit, 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 wyjmuj miecz, wyjmuj miecz. Dobrze, że wypiłem sobie ten eliksir, bo by mnie załatwiły, kurde. Kwiatuszki kochane. Dobra. Bierz tego.
Okej. Dawaj, dawaj, Geralt, śmiało. Krój go na plasterki, no, nie przerywaj. Dobra. Poproszę pochodnie, stary. Aha. Trzeba go pochować. Znowu gdzieś... Ta łajza jest, gdzie jest? Tam jest. Mam nadzieję, że to już ostatnie, już nie mam ochoty z nimi walczyć, naprawdę. No. Dawaj, dawaj, Geralt. Dobra. Jeszcze jeden kompos. Okej. Okay. To było na tyle. Mam nadzieję, że to już będzie naprawdę koniec. No nie mówcie mi, że... O Jezu, jeszcze kolejny skurwiel. No, Geralt. Dawaj, lej go, naprawdę. Oj, ciekawe, mam nadzieję, że to już ostatni, naprawdę, już nie mam ochoty z nim walczyć. Dobra. Ostatni? Nic już więcej tu nie wyskoczy? No... Na cholerę chowasz pochodnie, co, Geralt? Ej, dlaczego nie mogę nic z niego zebrać? Co za badziewie, no come on. Dobra, teraz go trzeba pochować, co? Trzeba pochować, a gdzie ja go mam pochować? Pewnie przed jaskinią, co? Tak mi się coś widzi. No dobra, niech i tak będzie. Zachciało mu się po drużynie, to skończyło się jak skończyło. Pochowamy go i zapiszemy sobie odcinek, tak mi się wydaje. Gdzie ja go mam pochować? No co to ma być? A gdzie jest ten kupiec? O Jezu, on jest tam po drugiej stronie. Ja go tu nigdzie nie pochowam, co wy? Coś mogę tutaj zrobić? Nie. Przy okazji mam coś? Nie, nie wbiłem jeszcze poziomu. Dobra. No. Okej. Okay. Dobra, tutaj zakończymy sobie odcinek. Ja sobie tam się udam do tamtego kupca i zobaczymy się już na miejscu. Ale to w następnym odcinku, a na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało, więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. A jeszcze oczywiście możecie zalajkować fanpage'a, żeby być cały czas na bieżąco. No to na tyle, trzymajcie się, cześć!